Slowly, but gently. Anyway. Yes, this happens when I get ready on Steam. Po bitwie w Kermoren. Oh yeah, this happened last time. Zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlerita. Postanowiła go zabić. He looks more like fucking ogre than elf, but anyway. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Czas pożegnać się i zasnąć, zmrużcie, zmrużcie oczy. I kinda don't care, but... Oh my god, I cannot meditate to regenerate my stuff, really. Talk to Tekla. Necromancy, the forbidden magic. Neither good nor evil. Still forbidden, but I talk about this many times, why it's still forbidden. It's kinda dumb. A merchant, hi. Witajcie! Pokaż mi. What do you have, asshole? White Myrtle Petals. I might need this actually. Oh. I have to go to Novigrad and like exchange my currency. Item needed to complete quest, interesting. Bywaj. Let me play Gwent. A kim był ten rycerz, który zmierzał na szczyt? Któż wie, że został zaklęty przez panie, by służyć im w czasie świętych. Jeszcze nie gotowy, trzeba zaczekać. Jeśli panie mają sprawę, to czemu nie dają na niej część? Hey, free food, I see, I see. Let's talk to Tekla and get her stew. Rozpogadza się. Kto to? Podejdź tu, dziewczyno, no dalej! Tak, jaka ona jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy, charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Nieważne, już wiem. Aha, okej. Okay. Zbieram cię, dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Ciri? Świetnie. Kto nie chciałby spotkać się z paniami? Mój towarzysz idzie razem ze mną. Co też kot przeniosł? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Masz milowe oczy. Cuchnie zakrzepłą posoką i trupem, na dodatek jest stary i bezpłodny. Odrzucam cię, odmieńcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. O co tu chodzi? Dlaczego wybrałaś tę dziewczynę? Powiedz mu.
Co roku troje wybrańców dostępuje zaszczytu spotkania z paniami. I co się dzieje, gdy już dostąpią zaszczytu? Gdy wracają, już nie mówią o przeszłości. Są szczęśliwi i zaczynają życie od nowa. Dziewczyna nie jest pierwszą, która została dzisiaj wybrana. Ale księżyc stoi już wysoko, więc pewnie będzie ostatnią. Aha, okej. Źle mnie oceniłaś. Nadaje się nie gorzej od innych. Dziewczyno? Jest sprawniejsza niż młodzik. Śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabije każdego, kto stanie mu na drodze do celu. Może się myliłam. Może jest w nim życie. Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku. Jeśli uważasz, że podołasz wyzwaniu. Hej, what challenge? O jakim wyzwaniu mówisz? Powiedz mu. Trzeba zejść do jaskini i zanurzyć się w podziemnych wodach. Na czym polega haczyk? Woda jest głęboka i ciemna. Okej. Okay. Przyjmuję wyzwanie. Chodź. Przyjrzyj się. Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. Okej. Okay. Aha. Przynieś mi tę monetę. Old hack. Coś się zdarzy. Coś się zdarzy. In the prophecy, just like that. Okej, okay, I'm gonna cheat. Killer whale. Oh, lovely. Oh, I see more stuff here. Here to have a blade, Itlin Prophecy. Huh. Another cave. Okay, interesting. I'm gonna lie, interesting. But okay, let's go. Hop, hop. Zaraza. Huh? Oh, pink. Water. Come on. That feels like... Okay, what now?
How am I supposed to... Oh my god, Geralt, I hate that there's like combat mode and non-combat mode. And I can't jump during combat mode, so I'm like stuck here forever. Like, this is so stupid. Where is it? Stupid fiend. Oh my god. Man. Wait, I want to loot him. Ah, whatever. Wow. Okay, his body is going crazy. I don't care. Default going to Tekla. Always when I hear Tekla, I'm gonna think about Gothic 2 and Hellstew. I have to play with Hout Knight of the Raven. Because I hate this DLC so much. Zaczynałam się już martwić. Chodźmy po klucz. Coś się zdarzy. Coś. Wrócili. Czego chcecie? Ciekawi mnie, co jest na szczycie góry. Powiedz mu. Tam mieszkają panie, ale tylko wybrani mogą je oglądać. To wiem. Chcę się dowiedzieć. Tutaj nie dowiesz się niczego więcej. Przyniosłem monetę z dna stawu. Cuchniesz lamem. Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział, co to znaczy. Marika otworzy wam wrota. A teraz idźcie. What does it mean? Like, well, let's kill them. Bo nie musiałaś nurkować w tej jaskini. Nie ma. Jesteś wiedźminem i nurkowałeś już w gorszych miejscach. Kiedyś opowiem ci o zleceniu na Zeugla. She who knows. Mother... I wonder if she's gonna pay them visit, because I like rescued her. Ostatni spośród wybranych udadzą się teraz na szczyt. Do pań. Oh, Wolf. Niech rozpocznie się święto i niech... O, hi, Johnny. Let me talk. Sylwan. Jak cię zwą, dziewczyno? A ciebie? Nieważne jak cię zwą, na szczycie góry zostawisz swoje imię i dostaniesz nowe. Droga wolna. A ty? Przeszedłem próbę i mam na to dowód. Uznajesz? Orzen mącicielki. Wyrok śmierci. Aha, lovely. Okay, easy. Stupid village, stupid villagers. Ale był skurczybyk. Nie traćmy czasu. Ja zajmę się Imleritem, a ty pójdziesz zabić wiedźmy. A Valach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie ma mowy. Ja idę po Imlerita. Dobra, zagrajmy o to. Papier, kamień, nożyce. Oh, come on. Psia krew. Gramy jeszcze raz.
Nie ma mowy. Ja idę na górę, ty idziesz po wiedźmy. Dasz mi zadanie. Są śmiertelnie groźne. Nie, yeah, I think I would like prefer Imelit than those witches, by the way. Like he's just like big chunky warrior and those two, like... Muszę jakoś dotrzeć na dół. Magic amulet, ink charge. Psia krew. Chyba muszę tam skoczyć. Well. Here we go. Take to the heart of the tea woods. Why not? Yep, they ate them. Żył miłością i nie zaznał goryczy. Have to be the cooking one. This one with like straight ginger hair has to be the one with the mask. Lovely. Oh, you're too fun. Witaj, dzieci starszej krwi. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Koniec gadania. Nie wyjdziesz stąd. Come on. You cannot do that here, come on. Fuck you. That's why I would prefer Gervasa here. Okay, let's kill Brewers. She seems like a tanky bitch. Oh my god. Ouch. Well, that sucks. I mean, can I do anything as T? Cannot use the medallion. Yeah, I miss my Geralt with my Witcher signs. Here we go again. Muszę jakoś dotrzeć na dół.
czas. First time kwasa tak that can knock down falls. Ow. I have only steel weapon. Charge and blink. Let me like choose the other one. Ah, charge, hold, wait. Aha. Okay. Let's save here. Okay, we can watch it again, why not? This one has to be the one with the eye patch. And this one on the left, from the cooking one, Brewers, has to be the one with mask. Okej, okay, old hacks, let's go. Witaj, dzieci starszej krwi. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Koniec gadania. Ej! How to do charge? Ah, okej, okay, this... Fuck you. Grzeczną dziewczynką. Umrzesz tutaj. I wish I could heal, by the way. Die, old hack. Byłaś niegrzeczną dziewczynką. Oh my god. Wait, where are you? Okay, I have to regenerate HP. Oh, come on! Okay, this time we skip everything. I cannot do this like charge. Like holding Y, but...
I know, it's like way more difficult for me to play SCA. Like fighting with Emelie, it would be way easier. Okay, skip, skip, skip. W koniu. Umrzesz tutaj! Why they have so much HP? Stupid clowns. Don't spam this, I guess. Fuck. Okay, that fuck off. Bye. Ouch. This is so annoying. Bye. Fuck off. Oh my god, the way she walks, like on her four legs, disgusting. On her four, I mean. Hey, whispers, come on. Disgusting. Fuck. They have very similar attacks. Tak. Oh my god. The one changing the crowns is so annoying. Die. Old stupid hack. Oof. Okay, just cut off the heads one by one. I don't believe it. Cut off their heads one by one. No! Chodź tu! Fuck. Okay, one is alive, two are dead. Imlerit jest pewnie na samym szczycie. Gdzie góry? Hey, easy. Character update, Weaver. I want to see.
Hełms. They aren't here? Maybe here. POS. She was slain by Tzee's blade. It turned out that sister did truly feed on human flesh, cooking it up in infernal pots, spicing with roots from cursed tree growing atop Bald Mountain. She said she knows over a dozen different recipes for human soup. And the other one? Oh, Fugas. You did it. Yes, Mav. Hi. You saved Lambert from certain death, so Lambert leaves thanks to Kaya. Okay, interesting. Margarita. O Filipa. Ghost in the tree. O Weavers. Youngest of the Tikons, Weavers was not Los Agri or Evident Older Sisters. It was she who wove the magic of human hair gathered as tribute from the young children. Weavers evade her elder sister's fate, she was able to escape by transforming into a flock of ravens. And took Tzee La Medallion with her whispers. They were literally ancient, since the reign of the first human kings, and probably since even coming of the elves. Whispers was most ancient, or at least she claimed. She demanded tribute from human ears, and then she hungered them around the swamp, using them as magic to hear what happened around the swamps. Mm-hmm. Okay, now Imelit and easy. Medalion drży. Jest mocno. When? How my character looks like? Lot of anger and casting sign. First attacks apply bleedy effect. Maybe I don't want wheel. Like, let's. And hello, Mav. Hey, Anton Sukubai. I remember in Gwent before Homecoming, like, this card of Imelit was so strong. Like, Imelit Sabbath. He still looks more like chunky half orc than elf. Siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody. Nie dojrzały w nim dziewczyny, ale przyszedłeś razem z nią, prawda? Jestem tu sam. Kłamstwo, które nic nie zmienia.
Och, fuck your shield. Let's think potion first. Damage dealt to force generates vitality. Yes. Against humans and non-humans. Wait, immunity is gonna count as who? Come on. Aha, okej. Can I pose him? No, I don't think it works. Let me change... firebomb? Oh, this one. Oops. Stupid teleportation, asshole. Okay, I guess Axie to make him not hold shield. Hate you. Can I poison him? I feel like this poison hurts me more. Or maybe Igni. Powieszę sobie twój łeb u siodła. Nice. Nice. Fuck, 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 fuck. Way easier than the crowns. Okay, when I was playing T. Okay, Mav. Oh, it's like blood moon. Look at the weather, interesting. Ouch, ouch. Another bomb? Physical silver damage. No enemy armor. Let's try this. Oh, it works. Oh. Okay. Screw you. Quen, I need Quen.
Tak, 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 tak. No, not my sword. I'm using silver sword. Okay, bye. No QTE, I hate QTE. Kto cię nauczył tak walczyć? Wiedźmin, którego zabiłeś. Kiknij! Not very pretty now, aren't you? Oh wow. Oh, we got a new weapon. I have to find upgrade for my bear armor. Udało się. Ledwie. Jak poszło na dole? Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Tylko. Uciekła z medalionem Wesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. Pomściłaś Wesemira. A Valach mówi, że tylko zemsta na zimno daje satysfakcję. Myli się. Well. Teraz powinniśmy odnaleźć Aradina i zabić go. O czym myślisz? Zastanawiam się, co powiedzieć Yennefer, jak już dotrzemy do Novigradu. Zawsze mówię jej prawdę. Oh. Ciekawe, czy Yennefer i Triss odnalazły czarodziejki z loży. Powinniśmy do nich dołączyć. Tak, ruszajmy. Cieszę się, że przyjechałeś tutaj ze mną. Dziękuję. Chodź. I think man, it was easy peasy, like 3 crowns were more annoying, in my opinion. Zbierajmy się. I lucky want to kill this entire village, bunch of crazy people. Dąb umarł. Well, screw you. Wiedźmy. To było wasze ostatnie święto. A żołędzie? Nie wiem, co z waszymi żołędziami. Musicie nauczyć się żyć bez nich. I think we could find some of them, but... Nie jest ziemia niczyja, ani ziemia pani, tylko wasza. Znaczy się, co mamy robić? Oh my god. Radźcie sobie sami. Some peasants can figure out on their own. Hey, stop like main storyline. I need to like find my superior bear gear armor. Man. And I need money to craft it. Yeah, lovely city. To nie ludzie.
Myślałam, że łowcy i straż świątynna polują na czarodziejów. Czarodzieje wyjechali, a łowcy potrzebowali nowego wroga. Lovely. Nienawiści i uprzedzeń nie da się wykorzenić całkowicie. A w polowaniu na czarownicę wcale nie chodzi o wiedźmy. Ważne jest, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Ludzie zawsze obawiali się odmińców. Gdy czarodzieje opuścili Nowigrad, ich gniew skupił się na innych rasach. Z dawien dawna największym wrogiem ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. Ech. I could expect nothing less. Klasyka, Dawid. Jaskier! Szykuj kufle, mamy gości! Geralt! Ciri! Kiedy się dowiedziałem, że Geralt cię znalazł? Cieszę się, że też jesteś cały. Gdzie wyście się podziewali? Właśnie zatłukliśmy wiedźmy z Velen, generała Dzikiego Gonu. Oho, widzę, że mieliście pracowite przedpołudnie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Musicie odpocząć. Ja chętnie. Znajdzie się tu jakiś pokój? Jasne. Chodź, jaskółeczko, zaprowadzę cię. Chodź później do mnie, mam małą sprawę. Odświeżę się i będę czekać przy rynku w Złotym Mieście. Dobra. Cool. A nie to są my side quest tak to. Jest już ktoś oprócz nas? Jen i Triss miały zebrać loże czarodziejów. Triss czeka na górze, a Yennefer poszła do kuternogi Katarzyny. Jen w podłej portowej karczmie? Po co? Wyobraź sobie, że mi się nie zwierzę. A, no i jeszcze ten wasz elf zajął apartament Rubinowi. Czeka tam. Ruby suit, seems fancy. Oddałeś mu swój najlepszy pokój? Wcale nie pytał mnie o zdanie. Przygotowałem mu inny, ale potraktował mnie jak powietrze i zamknął się w Rubinowie. Z tamtej pory w ogóle nie wychodzi. Prawie nic nie. Pije tylko wodę, a jedyne co powiedział to chce wiedzieć, gdy przybędą Gwynblade i Zirael. Dzięki. Wygląda na to, że będę miał co robić. Yeah, but my... A nic tu jest. To jest. Because I see our level of toxicity. Lovely. And we have level 34, which means superior bell armor. Finally. From off your distant shores. Well, it's gonna be like upgrade part 5 even there is. Wow. Beer Skull upgrade diagram part 4. Okay, perfect. Find steel sword, find silver sword, and find armor in general, okay. They are all in Velen, interesting. Black Bow. I remember there's like the... Oh my god, what was his name? Guslash? The guy from this like side quest, you know, on the Isle of Fake. Zbój na zbóju, grasanty, kurwie syny. Okay, it gotta be this way. Helmet? No, what was his name? I totally don't remember. I remember he had a goat named Princess and... O, oh, Pelal, okej. Okay. Biały wilk. Ludzie z wioski czy... A, no jak... A z czym? Jak kto się chce ze zmarłym pogodzić, bo go nawiedza. A, for fathers. Albo jak... To jest this how it was called. A jakby chciał od ciebie... A to bym was... Potrzebuję kilku...
By the way, do you have anything I... Yes, you have. Fuck. I need those rune stones. Live, I mean. Get the Glyph of Illidan. They cost a lot. When? Axe. Gonna need Igni and... Gonna sell you, actually. Illidan is nice, but I need Quen. I need this one. Yes, it was very dwarvish of Geralt, I have to admit. Oh, we also gonna need this. What can I sell you? Don't you want, like, Leshy Trophy? By the way, what do I need? Dark Essence, how can I get this? Or Cockatoo Stomach. Lesser Rune Stone. Oh, come on, I can't even buy this. Oh my god. Okay, get the Glyph of Quen is gonna be useful. Thank you, Muff. It was nice fight, like, crowns were more challenging. Okay. Oh. Need more money. I might do some Witcher contacts. I might sell T to MH actually, because I need those money. Great Peron Runestone. Glyph of Axie. Ursine Steel Sword, Mastercraft. Nice. I think I was here because I... There's like no enemy here. I mean, need to find Silver Sword and Armor, or we'll see. Oh, Necker. Come here, little. Not level 6 Necker, just attacking me. I might need to do some Witcher contact or treasure hunting. Just for money. Boom. Nice that they give like blue mutagens at least. Boom. Actually, since I'm that poor, do I have any Witcher contacts? Yes. Level 14. Okay, you know what? It's beneath me, but I might do it. Just because to get some money. Might actually sell some maybe swords or... But we need to upgrade our Ursine armor. You have like one level.
left. It looks nice, I think, but... Maybe we can sell some stuff to blacksmith? Hey. No. Can I sell you something? No. I don't have anything to sell, kinda. I mean, I have like lesser Vele stuff or... Okay, let's do this feature contact. I need money, what can I say? Only 3 out of 10 boys survive Trial of the Grasses, rest die in agony. Well, maybe they should like work on this? Or... Oh, nice place. Do we have money? Now what, before going up to the guy? Water. O. Sytni wędrowcze. Bo w Nowigradzie kutwa w kutwę i na kutwę. Gnoms? Hey, let's talk with them just in a second. Synowie Bernie, Franklin i Hugo. Rico Meyersdorf to jakaś rodzina? Tak, to mój najmłodszy syn. Niestety zostawił rodzinny interes i poszedł szukać szczęścia do wielkiego miasta. Czemu pytasz, znacie się? No cóż, tak, mieliśmy styczność. Ale ja nie o tym. Przychodzę w sprawie ogłoszenia, które wywiesiłeś. To barciowe widziadło pustoszy moją pasiekę. Let's talk about money world. Because I need money. Like 300. Odkąd grasuje tu widziadło, miodosytnia nie daje takiego dochodu jak dawniej. Oh my god. Nice. Czyli umowa Dajesz sobie... Ja widział. Miałeś... Okej, show me. Tędy za mną. Follow the halfling. To barciowe widziadło. To taki pszczelarski przesąd. Jak się darami pszczół źle rozporządza, to przychodzi widziadło. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt do niecnych czynów. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie. Ojciec podpisał niedawno kontrakt z Redańczkami. Znaczy, że widziadło jest z Nilfgaardu. Jakby z niziołka zrobić wiedźmina, ha? O, honeycomb. You can steal honey. To tutaj, tu widziadło zabiło parobka. Może zostawiło jakieś ślady. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. Intesty. Okay. It's so cold. Cała oszroniała i zaschnięta. Musiał zabić pszczoły. Cała oszroniona. Come on, check this. Sporo robi te ślady. Jest ciężkie. Ślady znikają w wodzie. W
tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg. Może ślady ciągną się dalej. O, chest. Ech, mech, I expected money. Od level 4 down. O, 18. I have to sell some of the cap to alchemist, but... O. Why better... They have like better downers in testing. Jest sadza. I to co? A to raczej nie one zniszczyły ule. Olo. Aha. Wtedy się nie przecisnę. Może jest inne wejście. Well, to the house, probably. I have to sell some of this dwarven spirit, or... Because I have so many stuff to sell, but then I think that everything can be useful in alchemy. And then imagine if I'm gonna need something alchemy. Although I crafted all the... potions and... oil, so... But then they don't even pay that much for... Zamknięte. Destroy it. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Wchodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zaregluj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. Hey, open. Obedli widziadło jasne. Raczej ogar dzikiego gonu. Oh, lol, it escaped. Płotka cię dogoni. Come on! Geralt! Oh, someone is dying. I just want to like shoot you from crossbow. Wait. Oh. Fuck. Close. Ah. Hey. Ouch. Naprzód. Get out of the course, Gervasu. Come on.
Collector reward from Hofornes Meiseldorf. Cool. I wish I could like fight there, because maybe there's some treasure hidden. But okay, I just need any money at this point, so... Janina. Co się stało? Panie, nie dość, że wojna, to jeszcze kury mi giną. Jak tu żyć? Widzieliście złodziei? Jakie złodzieje? To potwory mi kurki porywają. Na zwykłych rabusiów sama bym sposób znalazła, ale z takimi co zrobię? Mogę się tym zająć, oczywiście nie za darmo, ale odliczę zniżkę dla seniora. Gadanie. Pewnie i tak zedrzesz jak za zboże. No, ale trudno. Inni się do pomocy nie garną. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Zawsze po jednej biorą, psie krwie. Po jednej? Ciekawe. Te potwory zostawiły jakieś ślady? Odciski łap wilczych, ale dziwne jakieś. Jakby wilcy na dwóch łapach chodzili. Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze Sztygarów Mondrala jeden. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy, więc na tropach się wyznaje jak mało kto. Rozumiem, ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. O, poor chickens. But before that, let me steal everything what you have. Steal ingot, just like that. Dwarven spirit. Halcyon. O, merchant. Witaj. Can I sell you some crap? I mean, I have so much food. Ah, okay. Bywaj. Wait, I want to do the chicken quest. Chyba wilcze ślady, chociaż coś tu się nie zgadza. Aha. Wilcze tropy, a obok odciski małych stóp, ale nie ma śladu walki. Aha. Wait. Ślady małych stóp. Ciekawe. Nic wam nie zrobię. To po co przyszedłeś? Przysłał cię ten kapitan z czarnymi wąsami. Nie znam żadnego kapitana. Przyszedłem tu po śladach stworzeń, które kradły kury. Tyle rabanu o kilka chudych kur? Ta pani wcale ich nie lubiła, ciągle na nie krzyczała. I wygląda jak czarownica. Co tu robicie sami w lesie? Gdzie wasi rodzice? Żołnierze ich złapali. Przeprawialiśmy się przez rzekę, ale nas przeuważyli. Biegliśmy, ale tatko i matula mieli toboły. Kazali uciekać. Od tej pory mieszkacie sami w lesie? Tu coś znajdziemy, tu coś zwędzimy. Jakoś idzie. Skąd się wzięły te wilcze ślady? Kiedyś tatko upolował wilka i dał każdemu z nas łapę na szczęście. A, okej, okay, makes sense. Je pod butami. I was like wondering. Bo przecież wilki porywają kury, prawda? Tak, ale bardzo rzadko po jednej. Radzicie sobie, bo okradacie innych. To się źle skończy. Lepiej poszukajcie pomocy. U kogo niby? Kto nas weźmie?
Zabierzemy wszystkie kury, a potem pójdziemy głębiej w las. Piotruś mówi, że będziemy polować, ubierać się w zwierzęce skóry, uszyjemy namiot z liści i nigdy nie dorośniemy. To ostatnie jest akurat bardzo prawdopodobne. Uważajcie na siebie. Convince old one to take in children. Oh, this is gonna be tough, I feel, but sure. I would like prefer living with chickens than children, not gonna lie. Well, it depends, but yeah, chickens are nice. No i co tam, Wiedźminie? Znalazłem w lesie grupę dzieci. To one kradły wasze kury. Dzieci? I co, na oklep na wilkach jeździły? Nigdy nie było tu żadnych wilków. To bardzo sprytne dzieciaki. Jeśli rzeczywiście mają trochę oleju w głowie, to teraz będą się trzymać z daleka od mojego kurnika. Przygarnij je, to przestaną kraść. Przestaną kraść, bo je będę karmić. To dla mnie nie interes. Ale dobrze, pomyślę o tym. O, i check contact. Have to take our money back. And find Witcher gear. Craft Witcher gear. Jak poszło? Przegoniłeś mi. Wasze barciowe widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze dwa tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej uli. Dzięki, dzięki Wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista. Full. Ursin Armor, też hand. Wait, where is it? Okay, something here, something. Okay, kind of far away. Interesting. Let's go. Wait. World map. Aha. Hey, you can swim there. Geralt. I saw that there's like Wolf or Cat Gear part 5-6 and I wonder if I have to find those parts also? Or like part 4 is gonna be the final one for Beer Gear. Okay, bye. Necker is everywhere. I just want my beer armor, come on. Warto się tu rozejrzeć. If you say so.
Maybe it's gonna be on the island. A monster nest. Stąd wychodzą utopcy. Najlepiej wysadzić to miejsce. I don't they come from the water, but sure, Geralt. Maybe this like enters underwater. Hi. Find the silver sword upgrade. Okay, but there's like nothing here. There's like cave underwater or something. Oh wait. No. Dwarven blade. It has to be somewhere here, and but I think. Oh wait, yes. I think getting from crossroads is gonna be faster. Oh yeah, this tree is dead. I have enough money for crafting, I wonder. We'll see. Like, chest is left. Or armor in general, we'll see. Then we're gonna continue with main storyline, there's like not much left. Okay, so let's go to crossroads. Gonna follow here with road, then here. It should be fine. First updated, final preparation. What happened? I was supposed to wait for C or something, probably. Ech, whatever. I'm too busy, I don't care. Lovely.
Need better ammo, more bearish ones. Yes, we are gonna get it. And this is still bearish ammo, but we're gonna get upgraded one. I don't know if that's gonna be like the last upgrade, but... Okay, what do we have here? Guarded treasure. I what? Oh. Hi. Cool. Oh wow, it's a cycle. Oh, the destroyed bastion. Don't mind me. Oh no. Nice stuff. Maybe I'm gonna have some money. Warto się tu rozejrzeć. Look at this little bell, Mitchell. Yes, Ursin armor. Ursin, yay. And also a Mastercraft, so I can only craft them in Novigrad from Hattori. I hope Hattori is alive, because he's elf, so... Well, and Novigrad is how it is nowadays. Okay, you know what? Let's go first to... Castle Village, so craft armor. And then for like Silver Sword and Steel Sword. Gonna go for Hattori in Novigrad. Then we're gonna follow main storyline. Let's see if you can even like upgrade. That's like the main. Okay, boots. Wait, where are... Enchanted Ursin, I think I have superior one. Ah, you're not... You're journeyman, I need her. Hey, screw you. I need master. Yes, Mastercraft. Oh, I have everything, nice. Chest armor. What do I need for Mastercraft? Demetrium plate. And 1000 A. Oh my fucking god. Demetrium plate I can create, right? Wait. One. Oh fuck, that's expensive. How about shop? Can I sell you? Let's sell you some pearls. I don't know.
I need money. Hey, how it looks? Like for Mastercraft Ursine Armor, I need 1500. Hey, how about gauntlets? I need this. Let's get them. And boots. Oh, Tauszers. Tauszers and boots. Oh, boots we have. Tauszers. Dark steel ingot. I think we can craft one. Dark steel ingot. Dark steel ingot. Okay. Ale cel cute draconic leather. It has to be worth a lot. I hope. Maybe. Please let me craft the boots, come on, game. Not boots, Tauszers. Yes. Now I need like a lot of money. For what? Wait. I have one monster carapace, Optima Mater, Dimethium Plate. I need one draconic leather. I need a lot of money now. Bywaj. Maybe I can sell you stuff? I don't know. Do I have something in my bag I can sell? I don't think so, because I would sell it already. Geralt, miło, że wpadł. Co masz? Maybe one of those I could sell? I have so many of those runestones, to be honest. Okay, now I can craft. Okay. Mastercraft Ursine Armor. Perfect. Get this. Bywaj. Now two swords. But yeah, okay, yes, it looks better, it looks heavy. Yes, finally. Kinda looks dirty also. But yes, Mastercraft Superior Bear Armor. Finally. Boom. Okay, now swords. I thought it was here. He's the only one who can craft those swords, so please don't kill him. Video game.
Niech żyje Radowid. Yeah, whatever. Not for long, though. Hej, Hatoi is alive. Oh my god, thank you. Witaj, Ape. Witaj. Chciałbym. Hey, let's go. Silver Sword, like Mastercraft Ursin. What do I need? Abyss. Okay, you can craft this from alchemy. Metrium ingot, leather scrap. Let's pin this. One rebis, two dimetrium ingot. But for one of those I need alchemy. And leather scrap. Wait, what? I need to make more. Wait, what did I need it also? Rebis, okay. Bywa. For this I need alchemy, actually. Cool. Witaj. And what else do you have? Oh, I just need money, right? For this, yes. Oh, this is gonna be useful, actually. Now, craft this. We have best silver Ursin sword, now steel sword. What do we need? Wait, look at this, Mahakam steel sword, 40 level. Long claw. Nice stuff. Nawet gnomisz głych. Dwarven Blade, 45 level. Steel Sword used when fighting humans. You might get this at the end of the game, maybe, because 45 is like long road for us. Of Fierce Saber. Fear to Hell Blade. Oh, here we have Ursin. We need Dimetrium ingot too. That's all. Okay. Let's pin. It's chain mail, yes, that's true. Very pretty. Dimetrium ingot, right? Use this one, two, right? Here. Okay, now all we need is money, 800. Let's sell more runes, I guess. And more something. A monster ear, why not? We have emerald. Maybe two. Five those. A little bit of sapphire.
Hey, now you should be able to craft. Yes. Finally, we have full beer gear. By the way, do you craft upgrades? I kinda need. Like this, Gator Glyph of Quen. Or Igni. Oh, come on. O, Pieruk Runestone. Fuck, need Pieruk for that. I'd like to also get one Gator Glyph of Igni. I need a little bit of money for that. Let me sell you like some monster claws. Cool. Bywa. Finally upgraded the swords. So pretty. And now we have like full set, right? And I have bonus from full set. Item must be upgraded to Grandmaster. What? Like Grandmaster. Okay, you're joking. What is... Like Grandmaster level, like, excuse me. Now this is like the best one. Hey, you're lying to me, game. Like, there's no better gear. Anyway, let's put our glyphs. Hey, Igni. When? One Urden? Maybe later. Our swords are full, this is full. World quest. Main quest. Wait for daylight. Why? Help C. Okay, let's help C first. Yeah, I like this armor. It looks pretty, in my opinion. Hey, that Dragon Hunter vibe gives me. It feels heavy too. Lovely Novigrad, Immortality, just Fanatic City. Look, Halfling Witch Hunter. Groźny znak cechowy nosisz. Nie dalej jak rano moja Greta przyniosła wieści z targu, że w jednym domu coś ludzi ma. Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć.
Pójdziesz ze mną? Sure. Prowadź. Musimy dotrzeć na wyspę. Nigdy nie byłem Temple Island? I dalej nie jestem. Chodźmy. I have the best possible my gear, so I'm happy. You can finish the game. Jesteśmy już prawie na miejscu. I put some runestones. Spotkać się ze skurwielem juniorem. Dead. Trochę na to za późno, on nie żyje. Pytałam Zoltana i mówił, że skurwiel cały i zdrowy siedzi na wyspie świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. See, that's Doppler, like, sis. Po co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie wiem. Zależy, co bym zobaczył. Przekażcie pozdrowienia waszej matce! Co? Wybaczcie! No gdzie? Like we killed him easy, that's Doppler. My do pana Wileja. Pan skurwiel czeka na ważnych gości. Wynocha, wy... Wypierdki! Może jakoś się dogadamy. Jedi Cheek, akcji. Tak, tak, dogadamy się. Idźcie na górę. Szef czeka. Kurwa! To było dziwne. Co najmniej. Ciekawe, co kombinują. Zaraz się przekonamy. I don't know, but I spent so much money that I have to steal, so it's easy. Okay. Simon looks so pretty. I mean, not pretty, but... Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. Jak dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś. Niespodzianka, kurwa. Zawrzyj gębę, Wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego. Dokończę to, co zacząłeś. Hola, stój, to ja, Dudu. Dudu Biberwelf. Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? I knew it. Zaczekaj, Ciri. Po napadzie na skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na placu rzeźników. Grałeś w sztuce Pryszcili. Ściągnąłeś mnie na scenę. Odłóż broń, Ciri. To Dudu. Na Bogu! Ale mi strachu napędziliście. To byłoby się bez tego, gdybyś się nie podszył pod skurwiela. Co ci w ogóle przyszło do głowy? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem, co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. I mean, yeah, I figured this out. Nie płakał po skurwielu Junior. W całym swoim nędznym życiu Junior nie pomógł nikomu. Zabawne, że stał się użyteczny dopiero po śmierci. Mówią, że każdy zasługuje na drugą szansę. Może to i prawda. Skurwiel Junior w pewnym sensie dostał drugie życie. Dzielił je z pewnym Dopplerem, nazywanym przez przyjaciół Dudu. Dudu. Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie podrżnęłam ci gardła. Wybrałeś sobie ciekawą branżę. Zawsze miał głowę do interesów. Z burdelami i hazardem też na pewno sobie poradzi. W tym sens, że już nie muszę. Dwa tygodnie po śmierci Wileja ogłosiłem, że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalne interesy i zająłem się handlem dalekomorskim. I nikt z ludzi skurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych, więc zyski są dwa razy większe niż przedtem. W przypadku ludzi Wileja dwa razy więcej koron w mieszku to dwa razy więcej szacunku dla tego, kto mieszek daje. Ktoś może cię zdemaskować.
Ludzie Wileja się nie zorientowali. Jego współpracownicy też nie. Nawet wy daliście się nabrać. I mogło się to dla ciebie źle skończyć. Fuck, co jej kondał. Ponosi, ale zwykle uważam. Na nas już czas. Racja. Musimy zajrzeć jeszcze do Złotego Jesiotra. Miło było was widzieć. Uważajcie na siebie. Ty też. Bywaj, Dudu. Po co idziemy do Jesiotra? Spotkać się z dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma Jaska. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. Aha, okej. Chcę jej podziękować. Dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straszną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wypłostana. Ojej. Zawsze się musisz w coś wpakować. Mam to po tobie. Well. Ruszasz w drogę, czy z nami zostaniesz? He should have also likes Silver Sword after all. No proszę, Wiedźmin. Nie ludź to ma ten. Wiesz? Byłam kiedyś w mieście bardzo podobnym do Nowigradu. Tylko ludzie byli tam znacznie wyżsi i mieli czarną skórę. To było gdzieś w Zelkanii? Nie, w innym świecie. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? To jak przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Trochę inaczej. Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. Ale treningi za Walachem dużo mi dały. Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy i... już. Interesting. It's sort of like main storyline stuff, so I don't talk that much. Let's play Gwent, maybe. Daliśmy ci szansę. Trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz, dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest, do tego bardzo groźny. To rzeźnik z Białego Sadu. I co tam zrobił? Drzewa powycinał? Juken? On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj kolegi, dobrze ci radzi. You're such a dirty face, child. O, dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drap mi grozi. Niedoczekanie. Dobrze cię widzieć, Bea. O. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Pasy. Geralt z Rivii. Ten Geralt? Bardzo mi miło. Wiele o tobie słyszałam. O, she wants the tea, Italy. Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowałeś ją z opresji tyle razy, że nie potrafi zliczyć. I zawsze potrafiłeś ją rozśmieszyć. Reminds me Shani a little bit. Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze. No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój, każdy na moim miejscu zrobiłby to. Well, no, that really. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna, dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmarz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo? No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywaj. Can you play Gwent? On your level. Brawo, Wiedźminie. Mam temat na kolejną. A twoja Waldo? Koleżanka, Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. Oh my god. Takiego interesującego jest na Zamulu. Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi Baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się Straż Świątynna. Od tej pory byłam poszukiwana. Triss nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Brawo!
chciał mnie narazić. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Waldo. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jozefa. Resztę historii znasz. Co woda? Kalc. Nie jestem głodny. It's one match, why not? Dandelion. Hey, see, just wait a little bit. But the Geralt, come on, you just like met this woman, and she's like friend of the. Like, stop harassing her fans. Afeka jest smakle. I was pretty sure she's gonna select spy. Ah, she can't because that's a Varla. To Dandelion, tak? Nah, I'm just gonna pass. Oh, yeah, that. Ascentis. Ilva. Filipa. Okay. Oh, we got leather. Set of cards, we just got leather. Interesting. Okay, I wonder if this is like the last person or... How many people Tzi has to pay? No dna, kurwa jego.
Trzymaj się ode mnie. O, outside the Novigrad. Gdzieś ty się podziewała? Witaj, maleńka, co to, przyprowadziłaś dziadka? Oh my god. Jesteś podły. Pozwólcie, że wam przedstawię. Geralt z Rivii. A, witamy. Wiele o tobie słyszeliśmy. Wzajemnie. Dzięki, że pomogliście Ciri. O, nie mieliśmy wyboru. Takiej dziewczynie nie sposób odmówić. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nieludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą, wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Ta. Wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Yeah, he's kinda moralistic. Co go ugryzło? A nie przejmuj się. Egar już taki jest. Do wieczora mu przejdzie. Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Wiem. Zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyjście. Geralt, idziesz z nami? I'm horrible at this, but yeah, why not? No, to rozumiem. Geralt, wybierz jednego z tych. Idę. Homing coming, like sis. Jedziemy! Aaaa! Happening! Kiedyś byłaś szybsza! Daję ci fory! Szybciej! Zostajesz z tyłu! Patrz przed siebie, bo spadniesz! Geralt, don't be such a dad, come on. Coś nagle zwolniłeś! Bo chcę mieć równo z tobą! O, nie markę. Easy. Yeah, was in Axel version. I love races. Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego ketweńskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. And then the witch hunters came. Wiesz, może to nie moja sprawa. I mean, I don't die for Carl for Aeson. W końcu zeszliście się z Yennefer. Ja też. Chwilę wam to zajęło. Chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. No więc, no jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Staliśmy tam oboje, na szczycie góry. Patrzyłem na nią. Oh my god. I czułem, że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. Jeszcze wina? Dzięki. Oh, thanks. No, oh, thanks, yes. Ja też. Like. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. O, najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała od miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. Dobry plan. Jadę z tobą. No to jesteśmy umówieni. O ile zostanie z nas coś więcej niż pył, kiedy to wszystko się skończy. Who knows? Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha.
Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Oh, thank you for the follow, Jan. Why did you just appear now, after 6 minutes? Wow, obviously stalling me. My god, what a handsome viewer. Amazing bartender, how you doing? Thanks, thanks. Co masz na myśli? Obiecałaś! It's like Witcher new gen update, it's very... It doesn't feel like new generation update, just saying. Like 50 gigabytes patch for... Yennefer is a pink with her voice and... So many interesting bugs. Pijana i rozchichotana. Oh wow, I played Darken only once solo and I got smashed. I think the Winter Night and Infinite Dungeon is gonna be just fine for me and Diablo. Problem w tym, że nie jesteś zwyczajna. Narodziłaś się do wielkich rzeczy. Słyszę to od urodzenia. Wszystko przez tę cholerną starszą krew. Mój dar i przekleństwo. Maybe we can play. I don't know, I played Dark and Darker once and I got annihilated. Like, the game feels so slow for some reason. Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Za Avalachem jest inaczej. First two, I was killed by minions, or by jumping, so... Nie wymknął się spod kontroli, dlatego mnie uczy i chroni. I know, I have to try Dark and Darker again myself. I heard now you can play solo, but... Skoro tak mówisz... Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym ja wadam przysługę. Być może, ale nawet jeśli to za bardzo, bardzo długi... I love the idea of Dungeon Crawler and fighting against each other, but... Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Lepiej powiedz, jak ci poszło z kupcem. Udało ci się załatwić konie? A daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa... Ten match, if you like, tattooed man? Wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się... A, just horrible paint. Chcemy się zakraść do jego stajni. But I would love to play Dark and Darker later together. Idziecie z nami? Jasne. Może da się to załatwić w inny sposób. Tak się składa, że mam trochę gotówki. Mogę wam pożyczyć. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. Szczodra propozycja, ale na niewiele się zda. Kupcowi chodziło o nas, a nie o nas. Okej, okay, Jan, sure. I'm just gonna call you, daddy. Handlować nie będzie. I'm gonna be on to play Dark and Darker. No nie wiem, to chyba nie najlepszy pomysł. Geralt, nie wymyślaj! Kupiec od tego nie zbiednieje, a my możemy wreszcie zająć się czymś innym. And thank you, Jan, for stepping by, and I'm gonna let you know. Nie daj się prosić. Sure. A co robić? Trzeba pomagać. I Polish shoots are calling, I have to steal. Tak, tak, tak. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego... Jakiego? Równego. No to w drogę, widzimy się obok stajni. This is like Skim's chap, by the way, but... Egar, stań na straży. Bez Ciri dostaniemy się do środka. Dobra. Hey, what do you want? Aha, okej, okay, I see. Stop speaking in Elvish. Come on, you are in Novigrad. Easy. Well... Anyway...
Okej, akcji. Why I did this? Maybe, I don't know. I mean right now, after... No, actually yes, but... Wow. I want to play Dark Souls 3 after Witcher, and I know it's gonna be horrible. Because I did in 12 hours what Amanda did in a 3 or 2. And... After Witcher I got so bad in Dark Souls, because I just like spam X button. And in Dark Souls it's like Deathwish. Oh my god, I'm stuck. Lovely game by the way. What can I do? Ah. Yes, the clue. Geralt, stop. Geralt, you already did this, like, Peter. Yeah, like, heals the Might and Magic, game about horses. So after which I'm gonna play Dark Souls 3, and then maybe DLC, I don't know. I'm kinda tired of playing as Gervasu. I was like, heals Might and Magic 4 more, but heals Might and Magic 3 also has, like, special place in my heart. Don't tell me I have to like race again. Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butu! Dzięki, Geralt. To było świetne. Sure. Fakt. Przyjemna odmiana od zabijania potworów. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Idę się jeszcze pożegnać z Waldo. W takim razie widzimy się u Jaska. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Do zobaczenia. Ha! I kto jest najlepszy? Anger Battle Star Heroes 5 yesterday spent like 6 hours over. I mean Heroes 5 were okay. I mean I like campaign in Heroes 5. Especially Markal, when all undead just like join you. Oh, funny. Wasn't there something that they gonna like betray me or something? I don't know. I never like finished Witcher 3, but I remember something like that. Double up. Heroes 3 gameplay. I mean, yes, that's true. Heroes 5 was... I still love that the story and the lore for Heroes 5. Road guy. Who previously worked on My Little Pony 1 and 2. Or like My Pony 1 and 2 games. Like, just amazing. And then Heroes 6 is unplayable. Heroes 7 I think I played a little bit. Also unplayable. Yeah, I think I only play Heroes 3 and 4 nowadays. Heroes 5 is very like... It's okay, but... Heroes 5 is like your... I don't know. Heroes 5 is like sex with inmate. There's nothing better, so well, here you go. Yeah, yes, but playing campaign for Heroes 6, as I remember, and everyone teleporting on your back, because everyone has teleport, was just not very nice.
I hope you don't mind, I'm just gonna steal everything. Oh my god. All those elves look like they have one chromosome. I swear. Like, I feel like everyone has Avalach model. Macie je. Osobliwy gust. A ja looking at porn. Przecież jesteś wiedzący. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Ciri się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z Imleritem. Na tyle, że w pewnym sensie mnie to zainspirowało. Avalach is kinda like Severus Snape in Harry Potter, but he's way worse. Because he was in love with like Lara Doran, which was like grand mother of Ciri. So now he's like being kinda intel core about Ciri, but then he's disgusted by her because she's mostly human. And he has some issues. To znaczy? Yeah. Eliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Zostało jeszcze. I mean, he's classic high elf, kinda. Jest lojalistą, ale Gelst to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Skąd wiesz? Chyba, że to blef. Eredin zadbał o to, żeby jak najmniej osób dowiedziało się o jego zdradzie. Większość już nie żyje. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nieważne skąd. Ważne, że wiem. Yeah, he just wants to kill Eredin and wants little C genes for his own. And I know, like, all those elves are so annoying. From this other... Zawsze są konieczne. An elf? Pewnie chcesz mu zaproponować jakiś układ. Wnioskowanie na medal. Winszuje. I mean, if I remember Ancitar crying all the time that poor elves, human kicked our asses, but then they also came here before humans, and I attacked the dwarves and other races. And then you have an elf, which are like traveling between worlds. They look like they have one chromosome, and they are kind of OP. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę. Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest. Wiemy. Gels jest w krainie NL. Co to jest NL? Nie pamiętasz? Przecież podobno... I mean, I've read books once too. It was like... Lud Olch mieszkają w świecie, do którego przybyliśmy przed wiekami i który teraz jest naszym domem. Stamtąd pochodzą czerwoni jeźdźcy i tam znajdziemy Gelsa. I mean, I know some stuff, but not too much. I've read books once. I played Witcher 1, Witcher 2 I skipped. Witcher 3 I never finished, it's my first time playing. But I remember some stuff, like especially from like early books. But yeah, if we talk about fantasy like D&D or Forgotten Realms, I know way more. Even Tolkien I kinda know more, because I've read Silmarillion back in the days. And unfinished stories. But it has to be like Vampire Masquerade and then Forgotten Realms, like D&D, that I know the most. About universe and lore. Witcher is like kinda okay, but I don't know everything. Tolkien, I just know that I know like iceberg surface. Because I remember like books, I remember movies. I remember something Silmarillion, something unfinished stories, and that's all. Oh yeah, like yeah, I'm not a big fan. Oh my god. I mean, Netflix series was kinda meh, I don't know. Have you watched Rings of Power by Amazon, by the way? Ty i Ciri umiecie podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie. Zapewne wiesz, same. Tego, w którym jesteśmy. What's your opinion? Wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednego do drugiego. Oczywiście, tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć.
Na przykład wiedzący. Na przykład. To fajnie to Michał, people dislike the elves. Między tym własnym przybytkiem a załukiem rzeźników. To nasza szansa. Okej. Okay. Avala, wait a second. But sometimes I felt like watching Witcher. Because everyone, I don't know, I feel like Americans are obsessed with race. Because like first few episodes of Lord, and they found Galadriela on the boat, and they were like, oh my god, she's elf. And they pushed her from the boat, like, fuck off. When there was this elf in the tavern, they were like, fuck off, elf. I don't know, it felt very Witchery how everyone hated elves. And I remember that they put all those quotes on which they base all of this. And I remember that some people like feared elves or didn't believe they exist. Or they were like very mysterious, but they were acting like... I don't know, like if Homophob is so gay person. Like that was, oh fuck you elf. Or even Numerons were like... I mean... They had more common with elves than other people, I feel. Before like Fall of Numeron. I think I like the story with hobbits and dwarves the most. Although like the whole story that what was it? Mirrit can like save elves from taint of evil, and I don't know, like Arfurt, aka future hobbits were kinda okay, dwarves were kinda okay. But all elves looked like British actors from 80s with one chromosome. Elves looked horrible. Actors who played Galadriel would play lovely Sylvanas, but not Galadriel. I don't know, like... Orcs were better. Only like men from Rune Mordor was enemies. I liked orcs, but... I was wondering about, because there was this like... I know that first orcs were like twisted elves, right? And there was this like weird elf who everyone called daddy from the orcs. And okay, cute. But it's kind of funny how... All those orcs, they made Mordor on their own. They made this fog from Volcano. And meanwhile, Sauron was like trying to flirt with Galadriel. And he became like expert craftsmanship human. When he was like with elves. I know, like, presentation of Sauron was like interesting. Yeah, like in books he was like beautiful, this way I kinda liked him. In Shadow of Mordor he was presented as beautiful elf, right? I played just only a little bit, like Shadow of War, Shadow of Mordor. Which I also did as like fanfiction, obviously. But I remember that Sauron there was like beautiful elf, long, golden hair. Kinda Legolas vibe, fabulous. And this is like Sauron I always saw, kinda. And he learned like a craftsman from he learned elf craftsman. And he looked like a homeless hobo. Like I was thinking. I mean, okay, like in the other part of the seas, I thought that. I mean, it turned out to be Gandalf, right? Like the old grandpa who just fell from the sky. And some people thought it's Sauron, some people thought it's someone else, and it turned out to be Gandalf. Like, we can suspect and we know. I was thinking that Sauron or Saruman, or other Malar for a second, by the way, but... Yeah, because he said some quotes. But Sauron looked horrible, and like the... Him trying to convince Galadriel to join him. Or like some lore that basically... I remember that some orcs didn't like Sam.
And that's why Urk High could easily walk in daylight. But I don't remember orcs like burning in sun like vampires, like they did in this animated series. Neither from books, neither from show. I like how they did Dwarvish City. And dwarves in general. Like when they were singing was nice, but then it's like Balrog, Efen, so that no, Vitril bad. Yeah, they feel bad on sun, but Daves look good, but like orcs burning like vampires on sun was like... Ruszajmy. And I think it's interesting that like first orcs were from like tortured or like... Znam ten dom. Miałem stąd przegnać Bożątko. Miałeś? Uznałem, że jest nieszkodliwe. Oh yeah. I remember that first orcs were from elves which were like tortured by many years and by like their minds were twisted. Ah. I already found this. To tutaj. Yes, exactly. And he looked pretty unchanged and untortured for like elf change into orc, just saying. Tak, ruszajmy. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy. Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać... So let's use her. Już czas. Maybe I'm traveling without her, come on. I don't know if I'm gonna watch Netflix Witcher third season. Like, second season was bad. Rings of Power second season maybe I'm gonna watch, but... I don't know. It depends. When I mean, you know what? I have to rate Witcher kinda better. Because people who made like Witcher, Netflix Witcher, they didn't have anything to inspire except, like, I don't know, games or anything. And people who made Rings of Power, they had like movies, Lord of the Rings, they had even Hobbit movies, which could be better. Oh, Assassin's Creed. And my inventory is bugged again, so I have to take my saddlebags and put them again. Thank you, game. But people who made Rings of Power, they had like... They saw movies, they saw... There were many movies before, they knew what they could like create. They could go like Disney with like new trilogy, just making... Like, seventh part of Star Wars was just like 4.0. And they could make like similar stuff and... Chodź, idziemy. Sell his crewmates like 5 minutes, yes. I don't know, like... Co to właściwie za miejsce? I remember facepalming so much when I watched Rings of Power. Jest tu jakieś życie? Yeah, it's kinda true. Stworzenia zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. Oh yeah, on Mars. Olbrzymie pazurnice, głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuły. A Baj. Z nimi byli tu jacyś ludzie albo elfy? Myślisz, że tylko człekokształtni mają monopol na niszczenie światów? Kinda. To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypatrz się tym skałom. Coś ci przypominają? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że... Istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od was, ludzi.
ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatniej. I mean, isn't it like your people jump from world to world because they exhaust all resources? Wygląda na lekko zrujnowane. Pozory mylą. To na co czekamy? Aż się otworzy, to powinno potrwać najwyżej kilka chwil. It gives me Horizon West, Forbidden West, or whatever it sounds. Pazurnice nas wyczuły. Świetnie. Pięknie. Aha. I'm gonna die in Dark Souls so often, like... Jest ich coraz więcej! Nie poradzimy sobie ze wszystkimi! I have to say, because of The Witcher, I became a worse gamer. Co za ulga. Wait, I want to loot them, fuck. Yeah, like that's... Aha. It's also, it's like you have completely another world and then you have them for like 2 minutes. Like, why? Why even bother? Oh yeah, everyone was like triggered about Glorfindel disappearing. And it was Glorfindel, it was Elrond with Gandalf who casted the spell, not Arwen. When like... Oh, lovely. Let's die, Geralt. Muszę wstrzymać oddech. Jeszcze chwila i bym się odusił. It's okay, Geralt. Just let it go. You're in some Dino world, I guess. To miejsce mocy. And you have different world, but you have like Stonehenge with art. Sure. Like, why not? Oh, good night, Mav. Thank you for being here. I have to play LEGO again. Like, a lot of things LEGO... Oh, fuck. Oh my god. Stop. Oh. LEGO Hobbit 9 out. Yes, I agree. I mean, I was kinda mad that LEGO Hobbit was like first 2 movies, right? It was without third movie. So it kinda felt unfinished. Avalach? Oh my god, here we go. But I loved all the cutscenes and that they were voiced, it was amazing. I kinda hate this mission. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. You don't say, Gervasy. Muszę wstrzymać oddech. Can I use Igni? Jeszcze chwila, i bym się udusił. No. I love all lot, yes, same. You know what I miss? Like, Battle for Middle-Earth remake. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. I remember playing, oh my god, it was like multiplayer, I played this by Hamaguchi. It was like Lord of the Ink Conquest. You could play like good guys or bad guys. And you had like Saruman, Mage, Warrior, Archer. And on bad guy side you had like Mouth of Sauron, Saruman, Nazgul and someone. I remember playing this on like 2 Hamaguchi with friends, it was so cool. It was like also adventure game. And I remember because it was kinda creepy when you had to when you had to hide from Nazgul. As Frodo. As a little kid, that was like adventure game. I don't remember the title, but it was kinda creepy too. Oh my god, Geralt, stop. Muszę omijać te trujące chmury.
albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Yeah, so smart, Geralt. Oh, maybe. But I am a lot of things. Wait, what's happening? How you don't have air here? There's no cloud here. Geralt. The fuck? A war in the north, maybe that was it. But like Battle for Middle-earth, I remember so much. Especially Battle for Middle-earth 2 and DLC like... Twitch King, with Twitch King. My god, my Polish roots are coming out. Because I remember you had limited building in the first one. And then in the second one you could build whenever you want. Tak. Oh my god. Geralt, please. Like. You know what? I'm gonna save and I'm gonna try just running. Just run. Aha, here we don't have... I mean, it looks like this is... Smoke is everywhere, but okay, sure. If you say so, computer game. Banner Lord with Lord. Oh, that would be lovely. There was this cool mod for Total War. Oh, it was like Battle for Middle-earth, Total War. It like changed entire game, it was so nice. Shut up, Geralt. Stupid planet. I have so much medieval tower to divide and conquer, yes. Oh, perfect. I mean, it looks like everywhere here is civilization, so... Oh wait, I want to loot this. Right now I'm playing like Total War Warhammer, which is pretty nice. O, Skyrim. I szybko znaleźć następne przejście. Może jak znajdę kolejną taką kryjówkę. Dojdę do przejścia. Hey, let's play some Frostpunk. Why not? Because Saturn's Divide Conquer main character left the... Yes. I didn't know about this, wow, damn. But I got Total War 2. Total War Divide and Conquer, Total War 1. As a present. But my first Total War was actually Total War Warhammer. And then I started playing other Total War games. Oh, lovely. Światło w takim miejscu. Ktoś musiał je zapalić. A jeśli mam szczęście, ten ktoś to pewien zgryźliwy wiedzący.
I mean, like, for Martin, the community. Domy yeah, like, girls is so smart. Ile trwa ta śnieżyca? Ach. Oh, what is... Huh? Geralt. The fuck are you... Oh my god, stop crying. Oh, fuck. Na 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 na. Oh my god, I can't wait here. Let's wait. Let's explore this lovely house. If I can steal from other Anna notes. I know not what we will do. Our food stocks are out long ago. One sack of onions. Oh, Polish people. For a week we have each eaten a few bites of onion a day. Nothing else. Children once detested onions. But now gobble there and suck on the skin. We have no wood or fuel. No one has comfort days. Nice winter. I te children like Polish people. Yeah, or Ukrainian. During the... What was... How it was called? God? Oh my god. Like, recently it was like... announced as like official war crime from Russia. This event when during like World War II, like Russia starved Ukraine. And I always call it Głodomor, and I feel so bad for this. And how it was called? The event. Like the biggest accident of cannibalism, basically in world. Oh, Holodomor, okay. I feel so bad for calling this Głodomor. But I never remember, I swear. I remember like reading notes or watching stuff about this, and like people were eating almost everything. Okay, Geralt, you're a white wolf, you can do this. Oh, that's interesting. I didn't know this. Oh no, I'm gonna die. The lighthouse, Geralt. By the way, I've watched Lighthouse. It was so interesting. It was like one of those weird movies. More people. Wait, loot. Geralt. City Secretary Diary. We have tied everything. Magic rituals do not work. Gods cannot be moved by sacrifices. I went to the mages. Trust comes from opening between the worlds. Oh yeah, like... Do you know how you do you have global warming in real life world? In Witcher you have like white frost, which is like opposite. How this works, I don't know. But basically because of people it's colder and colder. I am in the stupid lighthouse, like I did the task. What do you want me video game to do?
No, I have to go back, that's stupid. Like, wait. Like, basement, okay. I have to... Hey, I have to, like, wait a little bit, because I'm gonna die from... You know, not having any health. Ah, lovely game. But I don't have healing potion also, because I used like 3 of them, and I cannot have them more. Then I cannot meditate. Even in Dark Souls I have more Estus. Come on, Gervazy. Lovely. Well. Okay, you know what? In worst case, I'm gonna die. Like, I'm not gonna wait until my health bar is gonna load like in some game from early 2000. Fuck off. Oh my god. Długo ci zeszło? Jakieś problemy po drodze? Yeah, easy first try. O, nie. Po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda. To tu walczyłeś z projekcją Eredina, a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz? A? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało, że opuściłeś czerwonych jeźdźców. Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Lovely cheekbones. I przeniosła do lasu. O, oh, have some absent. Eredin zaczął ją ścigać. I would love to... Maybe tomorrow I'm gonna drink something. Because of the Friday. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. I would love to drink some cedar or wine. Czerwonych jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf. I love cedar, especially like from... Ma jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. Hmm. Okay, let's go. Like, I don't want to listen that much. Bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. Aha. Can you, like, heal me, oh powerful sage? Like, some healing spell? Oh yes, my favorite one, actually. Some grapes, or... not grapes, oh my god. Some apples and... Tak. Nareszcie. To Tirnalia? Pałac Świadomości. Pierce, yes! Oh my god, I love from Pierce. Like from Pierce, it's kinda sweeter than from apples, this is why I kinda like it. Hello! Okay, we are in this like an L world. Looks like Gilnas from WoW. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. Oh fuck you, it looks... Kinda sucks. Like, it doesn't look like high Evendel, so... You can fuck yourself. It looks like average human city from Middle Europe. It looks like Gilnas. I have to be honest. Our culture is so sophisticated, come on. Jest
Yeah, it's like Walmart i Wendel. Chyba skończymy na dziś, moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Nice diaper. Wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Oh, they have the same chromosome. Maha i Wiedźmin z Rivi. Kedmin. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Lare Dore. Nie uważasz, Kreba? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go. Napijecie się czegoś? Co? Masz może wódkę? A, prawda, wy tu nie hańbicie się takimi trunkami. Oh my god, stop. Muszę przyznać, że... Yeah, of course, they had to add wódka. Because... Wiedźminie. We drink nothing more, right? Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że... Like every Slavic person eats kiełbasa and drinks wodka every day for every meal. Like, we don't have any else alcohol. Oh my god. Myślę, że czasem nawet wśród elfów NL trafi się ktoś przyzwoity. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Yes, cocktail. Like wódka coke. This is the most sophisticated drink ever. I think I've drank this before I was 18. A zatem kłamstwo. But still, it's better to drink vodka and cola than Caprio juice. Like, Caprio juice sounds like, tastes like gymnasium for me. And I've drink it like once or twice with alcohol and never more. I would prefer every champagne, wine, beer. Especially cider. I said that I like today. Or even I just want cola with vodka then. Caprio juice. Or Hortex. Hortex is so horrible. Ingitoje. Yeah, Caprio juice feels like vodka without vodka even. Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata Enseed. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. Why you are doing this? I totally forgot. Oh, lovely painting. Yeah, make your absinthe cutie. I totally like forgot why you are doing this. Now I think about things of power. What I would do differently. Actually, I think... Yeah, I know what about I think more now. I got this book, which... Wait, actually... Oh, wait. Actually, be right back. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Oh, something, something. Twoim ciałem, jakbyś była świńską półduszą. Pamiętam, ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Radinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Karmorze. I got this lovely pink. Gdzie są obiecane dowody? And it's so pretty inside, oh my god. A tak, ona i romantka.
Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Eredin zabił naszego króla? I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Avalacha nowym królem? Zrobisz, co będziesz chciał. Jeśli stwierdzisz, że chcesz służyć dalej królobójcy, droga wolna. Nie zdziwiłbym się nawet. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśnij je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? Dobry. Not suspicious at all. I wonder what Eredin told people later, that he died of old age. Umarł król. Niech żyje król. This music for a second, like from heaven. To wydać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirna. I love. Ustabilizuję go i będziesz wrócić. Chodź za mną. Have a nice thing. I'm just actually waiting for you with like a book I got recently. And I'm obsessed. I can't wait to like play TTRPG with it. Ah, you're just Noel, stage of alcohol. But yeah, like this, I have to say artwork in the book is so pretty. Like it's kind of a interesting style. Niedobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Wait, let me find actually how they made elves. Because they are so specific here. Spokojnie. Avalach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geelsa. I don't care if you die or not, so like anyway. Yes, lot RPG. Basically those are elves. I have like Polish version, of course. I also have DLC with the elves from Rivendell. And there's like free DLC that I'm waiting for translate about elves from Darkwood, Beorings, from Furies. Like this small type which could change into bears. And some other like people, because basically you have like people from different region. Dwarves? Wait. We have Bardings. Elf from Lindon. Hobbits from Shire. Dwarves from Durin type. People from Bree. Wardens of North. And this is all in basic one. And I love that... I know what do I have to... Actually, I kinda look horrible today, but I have to show like on full screen this. Like I think it's so pretty, and this is what I miss so many times in D&D or like RPG books. Like map, showcase with how difficult terrain is specific and where. It's not like Hold Me to Earth, it's just like... I think it's only Edion. Because you have from Shire to Rivendell, basically. But it's so pretty, and it's like all connected to
Which time is like consumed by darkness, which is safe, which is like travel. It's only Arnor, yes. Of course you can play anywhere else, but the book focuses on Arnor. And character sheet is so... Character sheet is very interesting also. And how it's like... cut, I would say. Basically you have like... strength, heart and wisdom. And then you have like smaller abilities. I was kinda like on the edge because you cannot play mage. You cannot play like gun. You cannot be Gandalf. You, like the most intelligent class, there's like knower, researcher. But you don't know magic, kinda. Although you'd like, love to play as... There's also like some raves described, like walls from the... oh, Varks. Bad people. And there's like a lot of about artifacts, about like different... There's so much lore here. I love the whole vibe of like... My god, I would need to like... Maybe like showcasing races, for example. Overall, it's I don't know, like, design is interesting. I have to say. Like, one of more interesting cases are how dwarves are made, for example. Yeah, only, like, you have to be evil to know magic. Ech, what can I say? I mean, I don't mind joining Sauron to cast some spells, not gonna lie. Some artworks are really pretty, I have to admit. Yeah, it has kind of vibe like Scandinavian, like Viking. Also, if you like, kind of go to the artwork. But... it has this like animated 70s vibe too, but I don't know, I kinda like the art style. I think it's kind, I don't know, it has kinda a specific charm. Like it's not like pastel D&D, which I appreciate. And... Loki, I cannot wait to play. I'm Loki afraid to like lead. Like DMing Lord of the Rings RPG. I think it's incredibly difficult. Especially if you have something who like knows the lore from A to Z. And yeah, like, well... If someone could tell me something about from Silmarillion, I would be like... maybe. I don't know. But overall, book is so pretty. And character sheet is so pretty. Well, you can always say it's how I decide as DM, but... Yes, DM is always right. Whatever. ...nigdy za wiele. Słusznie, ale wierzę, że Gels dotrzyma słowa i nie wesprze Erebina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz. Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe, ale dokonamy tego. Odszukajcie czarodziejki z loży i widzimy się w porcie. Płyniemy na skórę. Oh, how's your day, Jan, by the way? I hope it was pretty nice. Now I want to play Lotte, fuck. Or watch Lotte again. Like... I know we watch like... oh my god, on Discord, like... third part of Lotte. But now I want to watch like Two Towers. I love Two Towers and Batu... Oh my god. Batu for Helm... Ach... Amazing. Plus... Oh wow. Like, okay, I got levels, cool, but I have like full tree of those stupid skills. I cannot put anything new, so... Okay, I guess.
Okay, I can spend points, cool. But why? I don't have even space to like put stuff. Oh wow. What did you bought? Tell me about your shopping haul. Oh my god, I want to watch like enhanced edition of Lord of the Rings, like Two Towers. I remember basically, oh my god, yeah, it was like long date, back in the days when I just like, I think we watched like whole trilogy in 2 days, 3 days, it like director versions, it was like 9 hours something. Good times. Even recently find my figurines of like three men from Rohan and Uruk-hai. I hate her hairdo. It looks like Minnie Mouse. Sami pojechaliście na Imlerita? Na Sabbat? Jak można I see. We had to do it. Ciri musiała to zrobić, a ja nie mogłem puścić jej samej. Oh, nice. Na moim miejscu też byś tak postąpił. Poza tym cały czas... I wish good luck to Ola and her job interview. Możemy zmienić temat? Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na nich nieludzie. Jest coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Yeah, I hope she will not sit on black leather sofa. I hope so too. Although... Well, I guess depends how much they pay. Jak idzie z lożą? But actually, I heard horrible. I read some Twitter thread that... Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. A reszta? Keira? Margarita? Filipa? Keira? Myślałam, że kto jak kto, ale akurat ty będziesz wiedział. Mało kto potrafi odmówić czarodziejce. Keira Metz miała swoje sposoby, żeby postawić na swoim. Ale gdy zażądała notatek czarodzieja Aleksandra, odmówiłem jej. W gruncie rzeczy Keira potrzebowała impulsu, żeby zacząć nowe życie. Znalazła go w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po latach nikt nie pamiętał, że twórca... She doesn't look at Skaya at all. ...wywała się jako wiejska czarownica. Widziałem gorzej dobrane pary. Mam nadzieję, że im się poszczęściło. I have to say that... Ja, I've read that on... Filipy i Rity. Please, shut up. I read like threads on Twitter that people on OnlyFans earn so much more money than like porn actors. And like people from OnlyFans which were proposition. Like star in professional porn movies, like the amount of money they were like promised to get was so small that it just like wasn't worth to them. I was like, well, oh my god, I would love to choose Geralt, but Yennefer, actually Yennefer. But mostly because I think she looks better, and I don't know, like Triss isn't my type. She's like. Okay, she's ginger, that's all. And she has like this Minnie Mouse hairdo. I don't know, like this is like... kinda like naive schoolgirl vibe, I don't know. Bone Bunch is weird place, yeah, that's very true. It's so weird that I see so many of my friends like doing OnlyFans. And like, you know, good for them, I guess, but... I wonder if they're gonna get it in like few years, actually. Like, I know one is artist, and the other one is like... teacher. But I wonder if it's gonna bite them in the ass one day, but...
stało? Yennefer miała się dowiedzieć, gdzie jest Rita, a ja ustalić, co z Filippą. And did you learn anything? You are just sitting here. O, oh, interesting. Wiesz, co ustaliła Yen? Of course it's documented without porn, right? Like fully educational. I? Dowiedziałaś się czegoś? Kilku interesujących rzeczy. Wolisz krótszą czy dłuższą wersję? O, oh, interesting. I don't know, like I know some streamers who have OnlyFans, I know some gay people who have OnlyFans, or some, like two people I know that got OnlyFans and I'm kinda surprised by it. But I think like the weirdest random fact I remember is that, like, they usually pay men like 3 times more for gay porn than straight porn. So there are like often straight guys who do gay porn, because it just like gives them 3 times more money. Mów wszystko ze szczegółami. Po ucieczce z Loch Muin trafiła tutaj, do Nowigradu. Poprosiła o pomoc dawnego kochanka, czarodzieja Artura de Vlesty. Filippa i dawny kochanek. Coś czuję, że ta historia nie skończy się słowami, żyli długo i szczęśliwie. I'm an open the door. Filippa wystawiła go kiedyś na pośmiewisko i Artur chciał się zemścić. Przekonał ją, że pod postacią sowy będzie bezpieczniejsza i zapiął jej na noc obrączkę z Dreameritu. Oh, lovely. Niedługo potem zaczęły się prześladowania czarodziejów. Artur był jedną z ofiar, a jego majątek zlicytowany. Tak się złożyło, że podczas aukcji przechodził tamtędy nasz znajomy krasnolud. Zoltan, czyli Filippa cały czas była pod naszym nosem. Oh, that's lovely. Aż parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. Żartujesz, prawda? Niestety nie. Pojawił się tu pewien człowiek, oskubał Zoltana do cna... Why he changed her into owl? Some weird fetish? Oczywiście wygrał, po czym grzecznie podziękował za grę i wyszedł. Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Na pewno nie pochodzi stąd, nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Mamy to. Jej, feather. To jej pióro. Myślisz o dywinacji? Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegii. You know, hydromancy is just like water magic. It's like fancy word for... Let's cast a water ball. Ta pod pasiflorą mogłaby się nadać. Dobra myśl. I don't know, like, this for me looks like child. I don't know why. Maybe that's her personality. I have to start play Assassin's Creed Odyssey 2, especially that I love Greek mythology. To tutaj. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. I have to also play Valhalla because of Bearded Man. Obserwuj tafle uważnie, nic nie może nam umknąć. Gremedvir. Robeir Megeila. But I have to start play Odyssey 2. Gremedvir. Degniskerle Espersena. I haven't played yet and I love Greek mythology. That's the... I played Assassin's Creed 1 and 2. Dijkstra, to on ją ma, są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. And then I haven't played any Assassin's Creed. I have bought Assassin's Creed Odyssey on sale for like 75% sale. And it's still waiting for me to play it. And I really wanted to play Valhalla too. To była przeszłość czy przyszłość? Oh, wow. Przeszłość. Niedaleko, musimy się pośpieszyć. Idziemy do łaźni. Chodźmy. By the way, nice testis. No one is gonna recognize you. But what I was saying... Is it all the question marks? Oh, good boy. Mam nadzieję, że zdążymy, że Dijkstra nie zrobi jej krzywdy. Może być różnie. Jeden fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nie always... wybaczył, że na... I'm kinda scared by open world games, because I want to do all the side quests, all the question marks. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej gimery... In Witcher I'm not doing all question marks, like screw it. But I did all Witcher contacts.
an all side quest. But doing all of this, I'm like, Damn, girl. I am not surprised. Chyba nie docenili Filipa. To it prime. I have to go to Greece one day too. I love like architecture. I love Greek mythology, Science Beginning. Since I remember. I love Greek tales. Only thing I don't like from Greek is like food, but... Hey Icon, how you doing? I like seafood, but... Greek food often is very like unseasoned. Please, what are you doing? Come on, we have to move. Can I wait? Och no. Hop, 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 hop. As if for itself and I'm so full. How's the Witcher? Oh, I love seafood actually. Okay, actually I might go to Greek one. I mean, I was once at Greece. It was like so long. Filipa, calm down. Oh, you were on okay, how was it? And when were you on Cyprus? And hi, Icon, how... I know they announced some, like, old games on Nintendo, right? Hi, Bart. Kazała nikogo nie puszczać. Yeah, I mean all trolls are lovely here. Especially Bart. Bart obiecał. They are precious. Bolał. Jak Bart zjadł starego. They are so lovely. Like aww. Tak jakby zjadła 100 starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Bart puści. Wiedźmak pomoże. Pol. Chcę ci pomóc. Pomóc mi umrzeć? Nie doczekamy. Oh my god, Filipa, calm down. Hey, calm your tits, bestie. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Yeah, I'm stunned, Bart. Aiko, how you are doing, sexy bestie? Nie dostaniesz mnie! Chcę ci pomóc! Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. Oh, you are the sexy bestie. Oh, thank you, Aiko. How's my favorite woman doing? Oh. Yay! Hop, hop, hop. Oh! I hate this, because I'm in combat mode, I cannot jump. Like, this is so stupid.
O, Metroid Prime. Gdybym chciał cię zabić, dawno już byś nie żyła. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć, jak robią to inni? Potrzebuję twojej pomocy. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni. Nice. Metroid Prime Master. I never played like Metroid. I know the game. Okay, I know the game. I have to play it one day. Dijkstra, zejdź mi z drogi. Nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt. Ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwiasz. Ekstra, no one cares. Zaraz ci to zademonstruję. Lubię cię, Dijkstra. Nie zmuszaj mnie, żebym zrobił ci krzywdę. Zachowaj swoje groźby dla portowych zbirów. Na mnie nie robią wrażenia. Filipa idzie ze mną i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie mylisz. Powiedział mi o tym cesarz, więc wiadomość z pierwszej ręki. Emhyr to kłamliwa kura. Nie w przypadku, kiedy chodzi o przyszłość jego córki. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. I have to check like Metroid game. Na pewno by się ucieszył, jeśli Emhyr się wycofa. Żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że wam się uda? Radowit jest wariatem, ale nie idiotą. Dobrze wie, że jest wielu takich, którzy... Milcz! Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, zaimponowałeś mi, Ziggy. A myślałam, że to już niemożliwe. Kenefe and Filipa Polish Voices are iconic. Radowid zaszył się na swoim statku i jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. To kolejny powód, żeby cię zabić. And we go for some olives. A może warto. It's okay, Jan. You can type in Polish if you want. Przynajmniej tak bardzo jak ty. But Aiko won't understand you. And she's very attractive woman. Gówno mnie obchodzą twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. A. I ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc... Twoje kurwa niedoczekanie! Geralt, nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie. Nie umiem gotować jajek. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma! It makes sense. But won't she be allergic? Okay, never mind. I'm not gonna say this. But yeah, 8 olives when she's not near. And Aiko, you can post on Discord. Actually, Tyler. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc. A guilty pleasure. I told time your guilty pleasure, cutie. Ech. Listen, I'm a good boy, I can share. Wait, what? Reason of state.
It digs the ocean taller in the something something. Are you doing this tonight, maybe? Let's talk to Yennefer, maybe. Oh, this is like the end game, end quest. Season of State. Yeah, everyone's guilty pleasure. Ooh. Thank you, bestie, I hope. Teraz starczy jeden do nas. Pipaldi. Czym mogę Mam trochę pie... Dobrze trafił. Oh, nice. But you say I'm everyone guilty pleasure, that's... I would love to believe so. I had such a weird day yesterday. Hop. Oh, I really wanted to finish Witcher today, but I might finish Witcher tomorrow. And then I want to start a new game, because come on, like... Then maybe I'm gonna play DLC in some future, but... What kind of weird day, well... A friend come to visit. Then we watched this weird Spanish movie. Which wasn't that bad, but it was extra weird. Oh, Seaman. Oh, hi. I feel like a slut now. Have you checked the movie? Like, it's pretty nice. Actually. Yeah, that's my type. It's such a lovely place in the game. Yeah, it's very... So you say it's not very known. Oh, wow. Ach, I heard. I don't. Yeah, I've watched this movie, this like Spain movie about cannibals on Netflix. It's only on Polish Netflix, and as I saw on Letterboxd, it's called. Wait, I have to find it. It was called Carne Cruda. Wait. What? Can I find Tyler for this? It was so bad, but so funny. Oh, I found Tyler, I think. Wait. Oh, Tyler is of course in Spanish. But basically it's about cannibals, it's... Oh, there is Tyler. Carne Cruda Tyler. It's a very weird movie. Eisenhardt. Wait, do I know this? I have to check my... info. I know, oh, this is the Fantasio. Okay, I think I know this. Wow. It has interesting crates on the side. I mean, I have to say that I love some... I recommend to type this. Like, the movie is free on Netflix. They probably paid for a license like 1 euro. But it's so weird. I love some like... 80s horror movies, I love some like B movies, B class movies, and then I love some like old classics. Oh, what's happening? Oh. Aha.
I was just like looting some stuff, come on. Weird people. Wait, I had to kill someone. What's here? To ty tam potwora wpuściłeś, bo cię moje bele jedwabiu w oczy kłuły. Wszyscy jest. O co chodzi? Kurwa, jeszcze jeden nieludź. Cisza! Załatwimy sprawę szybko. Mamy tu takie małe wiedźmińskie zlecenie. Wierzesz? Jak małe, to może mi się nie opłaca. Opłaci ci się, o to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tytuł. Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił. Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapę na moich towarach. Nie odwracaj kota ogonem, kurduplu. Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula czy inną strzygę podłożył. Trzeba się pozbyć potwora i tyle. No to jak będzie wiedźminie? Sure. Zajmę się. Nie zgadzam się. Nieludź będzie z nieludziem trzymał. Zaraz mi tu jeszcze obaj udowodnią, że to nie gul, tylko moja własna babka nieboszczka. Może to ona. Ja tam się po czwarze nie przyglądałem. Zamknijcie się, bo jak wiedźmin potwora ubije, to wam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię. To nie będzie konieczne. Okay, where is this magazine? It's here. Oh, fuck it. Hey, that's all? Dziwne. Nekkary rzadko zapuszczają się gdzieś w pojedynkę. Szeroki i głęboki ślad. Krasnolud? Ktoś go tu trzymał w klatce. Drzwiczki są podpiłowane, więc mógł uciec. Polish people. Yes. Can I say? Yeah, kinda funny. Okay, what now? Like... Case is solved, case isn't solved. Hello. No i fine. Nah, okay. Let's say that the dwarf was guilty. Yes. Wiedziałem, że najszybciej będzie wiedźmina nająć. I co? Udało ci się ustalić, skąd się tam wziął? Znalazłem klatkę, w której zamknięto Nekkera. Drzwiczki były podpiłowane. Czyli ktoś chciał, żeby się wydostał. Który z nich to zrobił? I think it was dwarf, right? But then... I don't know. Oh my god. Did I discover who was it? I think it was dwarf. Myślę, że to krasnolud. To jakieś bredy. Po co miałbym to robić? Mogę sobie wyobrazić, że ten rasista zalazł ci za skórę. Ale... To wystarczy. Tu masz swoją zapłatę. Chętnie sobie popatrzę, jak zadyndana... I mean, I lowkey don't care, but... Czemu ci miały? Nie chcesz gadać, to chociaż polej. Nie daj pchł guilty. And he said something about the dwarvish like footstep. Hop, hop, hop. Wiedźmi. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowid siedzi na statku jak siedział, a tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie, wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Venon Roche, my love, same. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo. A brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej. Najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muza.
zainspirowała do czego? Yeah, she's kind of hot, not gonna lie. Geralt, not yet to big, yes. Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej... Remember I played Witcher 2 like once and I helped elves? But I always like Vernon Rush. Przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdolony. Yeah, he's like... Rosh is pretty okay with it. You can tell he wasn't in the books. Oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę w jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Enjoying him. Well, who knows? Na wyspę świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. I feel like a lot of characters I don't enjoy in real life, but... Rosh isn't that bad. Widzisz, Geralt, jedyne o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę i przeprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. No ja, chodzisz w to? Lovely. Chodzę. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. I mean, that's true, but it's not like he hates all elves. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Irina? He just like, didn't like Skojatel? Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Stalarem. Czekaj. Co? Nie chce się wam nadstawiać własnych karków? No nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dijkstrą wiele zalet, ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię co mogę. Gdzie teraz sumuję jego? I mean, zarobię, it just doesn't like you, ten Skojatel. Obyś zastał Radowida w dobrym... No, I noticed Filipa as Owl being here. Like, really, no one. Hi, Filipa. But wait, Filipa is blind. Wait, you are blind, never mind. Hi. Good spies of you, by the way. It's very normal to see Owl in the middle of the city. Oh, you are playing Gwent. Biały wilku. Anyway. Actually, I'm gonna go to... Yorvet is just a dick. Yeah, Yorvet is... I mean, Witcher 2 was something else. Filipa? Co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na kółka. Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? To oczywiste. I mean, no. To szalał. Nie myśli racjonalnie. Dlatego możecie wziąć na tortury, nawet gdybyś mnie przeprowadził w kajdanach. Bo tak. Filipa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowid... I mean, okay, that's true. I remember this. I mean, I kind of feel bad for non-humans, but, well... I mean, for dwarves, mostly. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna. Głowa Radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. Yeah, in the city where like sorcerers are being hunted, etc. To random. Aye.
Okay, I feel like a slut now. I have to stop looking. Fucking port district. With half naked men. But I'm gonna end to...